Niebo przyćmiewa ogromna chmura. Rzuca cień na przyszłość ludzkości. W połowie 20. stulecia dwa supermocarstwa przygotowywały się do konfliktu, który mógł zniszczyć życie na Ziemi. Wiosenne kwiaty, ciepło słonecznego dnia, przyjemności życia. Pod tym hotelem w Ameryce Północnej znajdowały się tajne drzwi, które prowadziły do podziemnego świata. Mieścił się tu schron dla członków Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli się ukryć na wypadek wojny atomowej. W tych pomieszczeniach politycy mieli reprezentować obywateli, martwych i umierających na powierzchni Ziemi. Dla garstki ludzi przygotowano tu wszystko, czego mogli potrzebować, żeby przetrwać nuklearną zimę. Gdyby zawiodły nerwy, porządek zostałby przywrócony siłą. Świat znajdujący się nad schronem zostałby tylko wspomnieniem, legendą. A żyjący zazdrościliby poległym. Wojna. Towarzysze. 1917-1945. Berlin, rok 1945. Wojska radzieckie zdobyły stolicę III Rzeszy Hitlera. Niedługo potem w zrujnowanym mieście pojawili się żołnierze amerykańscy, brytyjscy i francuscy. Oficjalnymi zwycięzcami wojny byli Churchill, Stalin i Truman, ale szczególnym triumfatorem był Stalin. Państwo radzieckie objęło władzę w Europie Środkowej. Wielka Trójka spotkała się w Poczdamie, by ustanowić nowy, powojenny porządek świata. Winston Churchill reprezentował Wielką Brytanię wycieńczoną przez wojnę. Józef Stalin, absolutny władca Związku Radzieckiego, spotkał się z Harrym S. Trumanem, 33. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Harry Truman, który zaczynał jako właściciel sklepu z galanterią, wyruszył do Poczdamu 3 miesiące po śmierci prezydenta Franklina Roosevelta. To była jego pierwsza konferencja międzynarodowa jako głowy państwa. Harry Truman nie był przygotowany do sprawowania urzędu prezydenta w tym sensie, że nie był w pełni poinformowany o tym, co się dzieje. Lecz będąc od 10 lat senatorem i przewodniczącym jednej z najważniejszych komisji Kongresu, Komisji do Spraw Wojny, wiedział, jakie problemy musi rozwiązywać prezydent. Stalin spóźnił się na konferencję. Miał kłopoty z sercem. Przyjechał dzień później. Odwiedził Churchilla i Trumana i przeprosił za spóźnienie.
Wojna wyniszczyła Związek Radziecki, ale Stalin pozostał potężnym władcą. Podszedłem do niego i powiedziałem: panie marszałku, po trudach i tragediach, które pan przeżył, zapewne odczuwa pan wielką satysfakcję, że jest pan w Berlinie. Spojrzał na mnie i odpowiedział: car Aleksander dotarł do Paryża. Czy Stalin chciał dotrzeć do Atlantyku? Jego poprzednik, Lenin, żywił nadzieję, że rewolucja w Rosji doprowadzi do wybuchu światowej rewolucji komunistycznej. Źródeł zimnej wojny należy szukać w czasach po I wojnie światowej, w starciach między dwoma ideologiami, komunizmem i kapitalizmem. W roku 1919 prezydent Woodrow Wilson przybył na Europejską Konferencję Pokojową ze swoją Ewangelią lepszego świata, bezpiecznego dla małych narodów i sprzyjającego interesom. Lecz jego propozycja pokojowa nie dotyczyła bolszewickiej Rosji. Wiele państw, w tym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, wysłało żołnierzy, by walczyli przeciw rosyjskiej rewolucji. Tuż po zwycięstwie nad Niemcami Churchill nawoływał: bić bolszewika, całować Hunów. Interwencja przekonała Lenina i Stalina, że Zachód wykorzysta każdą okazję i zjednoczy się z każdym sojusznikiem, aby zniszczyć komunizm. Brałem udział w wojnie domowej jako tak zwany syn pułku. Byliśmy małymi chłopcami. Wiedzieliśmy, że walczymy za ludzi, za biednych ludzi. My znaliśmy, że wojujemy za naród, że biednych. Armia Czerwona cieszyła się szerokim poparciem narodu. Wkrótce obce wojska wycofały się. Czerwoni bolszewicy pokonali białogwardzistów, swoich wewnętrznych wrogów. Białogwardziści, którzy wycofywali się z Rosji, otoczyli nas. Zapanował straszny głód. W tym czasie robiono kiełbasę z ludzkiego mięsa. Po wojnie domowej w Rosji zapanował głód. Zwycięzcy bolszewicy odwrócili się od świata zewnętrznego, by budować gospodarkę swojego kraju. Również Ameryka zajęła się swoimi sprawami. Ludzie pragnęli dobrze żyć. Nie chcieli się angażować w problemy obcych państw. W 1929 roku nastąpił krach na Wall Street. Rozpoczął się czas wielkiego kryzysu. Z dnia na dzień w najbogatszym kraju świata miliony poznały smak nędzy. Polityka amerykańska obrała kurs na lewo. Ja, Franklin Delano Roosevelt, przysięgam uroczyście, że będę wiernie sprawował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i uczynię wszystko, co jest w mojej mocy, by strzec i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg. Roosevelt obiecał Amerykanom nowy ład. Kapitalizm miał służyć dobru publicznemu. Zmiany dotyczyły też polityki zagranicznej. Stany Zjednoczone uznały Związek Radziecki. Pamiętajmy, że przez 16 lat Stany Zjednoczone nie były reprezentowane w Rosji. Nie istniały żadne stosunki między oboma rządami. Roosevelt postanowił to przerwać. Stalin postawił na uprzemysłowienie kraju i nawet sprowadził amerykańskich ekspertów. Niektórzy przyjechali z całymi rodzinami. Radzieccy robotnicy siłą mięśni wznosili tamy i piece hutnicze. Amerykańskie korporacje dostarczały wykwalifikowanych inżynierów kontraktowych. Nie przejmowali się oni ideologią komunizmu. W odróżnieniu od obywateli radzieckich, po zakończeniu robót mogli odjechać do domów.
Stalin był absolutnym panem planu gospodarczego. Tyranem, który nie tolerował niepowodzeń ani krytyki. Prywatne gospodarstwa rolne zostały skolektywizowane. Podczas kolektywizacji wymordowano miliony chłopów. W kraju szalał głód, ale te fakty trzymano w tajemnicy. Ludzie nie wiedzieli, że dzieją się złe rzeczy. A wszystkie osiągnięcia przypisywano inicjatywom Stalina. Ci, którzy wiedzieli, jak jest naprawdę, woleli milczeć. Wiedzieli, że gdyby zaczęli mówić, zostaliby aresztowani i rozstrzelani. To był reżim terroru. Tak wyglądał socjalizm w jedynym kraju o tym ustroju. Ale produkcja przemysłu ciężkiego podwoiła się w ciągu 10 lat. Stalin wymyślił, że po to, aby uzyskać poparcie dla swojej drakońskiej polityki, musi przekonać jak najwięcej obywateli, prostych ludzi i członków partii, że główne państwa kapitalistyczne uknęły spisek mający na celu zniszczenie rządów radzieckich poprzez działalność szpiegowską. Dawni towarzysze Lenina przyznawali się do wymyślonych zbrodni. Z ich twarzy zerwano maskę zdrady. Niech wasz werdykt zabrzmi jak ożywczy i oczyszczający grzmot kary, jaką wymierza naród radziecki. Widziałem ich na sali sądowej. Byli bladzi, drżały im wargi, oczy mieli rozbiegane i niespokojne. To byli ludzie, jeśli nawet nie torturowani, to przerażeni. Często grożono im, że jeśli nie przyznają się do winy, prześladowani będą członkowie ich rodzin. Procesy moskiewskie zniszczyły ostatnie iluzje, jakie żywiono na Zachodzie. Związek Radziecki Stalina objawił się nie jako raj robotników, ale jako państwo policyjne. Ale nawet w Ameryce tysiące ludzi nadal wierzyło w komunistyczny sen o raju na ziemi. W latach 30. Moskwa wezwała do utworzenia Ludowego Frontu Lewicy do walki z Hitlerem i faszyzmem. Na placu Madisona w cieniu drapaczy chmur zebrały się czerwone kohorty komunizmu. Walka z szerzącym się faszyzmem stała się naczelną sprawą socjalistów i komunistów. Zwalczano wątpliwości co do postaci Stalina. Do Hiszpanii zjechali ochotnicy z całego świata, by walczyć z faszystowską rebelią generała Franco. Franco dostawał broń od Mussoliniego i Hitlera. Tymczasem Niemcy zbroiły się. Hitler nie ukrywał tego, że pragnie zdominować Europę, a potem cały świat. Pod sztandarami chwały pomaszerujemy ku zwycięstwu. Roosevelt nie chciał się wtrącać do wojny w Europie. Bez względu na to, co się dzieje na innych kontynentach, Stany Zjednoczone muszą pozostać i pozostaną niezaangażowane i wolne. Zgodnie z tym, o co on dziś modlił się ojciec naszego kraju. Neville Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii, wierzył, że Hitler posłucha głosu rozsądku. Kiedy byłem chłopcem, zawsze powtarzałem sobie: jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, próbuj i jeszcze raz próbuj.
We wrześniu 1938 roku Chamberlain poleciał do Monachium. Wojna wisiała w powietrzu. Niemcy przygotowywały się do napaści na Czechosłowację. Lecz Chamberlain chciał za wszelką cenę ugłaskać Hitlera. W Monachium Wielka Brytania, Francja i Włochy zgodziły się na to, żeby Hitler zagarnął czeskie Sudety, zamieszkane przez mniejszość niemiecką. Sprzymierzeńcy opuścili Czechosłowację. Stalin wyciągnął wnioski z konferencji w Monachium. Przekonał się, że państwa zachodnie nigdy nie sprzeciwią się Hitlerowi. Zaplanował desperacki krok dyplomatyczny. Arcywrogowie, faszyści i komuniści mieli dobić targu. Hitler wysłał do Moskwy swojego ministra spraw zagranicznych Ribbentropa. Układ nazistowsko-radziecki podpisał radziecki minister spraw zagranicznych Mołotow. Zachód był przerażony. Po podpisaniu paktu Stalin powiedział, słyszałem to na własne uszy, bo często bywał w naszym domu. Musimy zyskać na czasie co najmniej 2 lata. Chociażby 2 lata. Dopiero wtedy Związek Radziecki będzie mógł się obronić przed Niemcami. We wrześniu 1939 roku Hitler napadł na Polskę. Anglia i Francja wypowiedziały wojnę najeźdźcy, ale było już za późno, żeby Polskę ocalić. Została pokonana i wykreślona z mapy Europy. Niemcy i Związek Radziecki uknęły przeciw niej spisek. Na wschodnich terenach Polski okupację komunistyczną nadzorował Nikita Chruszczow. Wojska radzieckie zajmowały tereny, którymi kiedyś władali carowie. Pakt z Niemcami umożliwił Stalinowi zagarnięcie Litwy, Łotwy i Estonii. Państwa bałtyckie znów znalazły się pod panowaniem rosyjskim. Stalin już wcześniej zaszokował świat, napadając na Finlandię. Roosevelt potępia Czerwoną Rosję. W Związku Radzieckim rządzi dyktatura. Absolutna, jak wszystkie dyktatury na świecie. Sprzymierzyła się z inną dyktaturą, która dokonała podboju ościennego państwa tak niewielkiego, że nie mogło niczym zaszkodzić Związkowi Radzieckiemu. W roku 1940 Hitler skierował się na zachód. Do połowy roku 1941 podbił Francję, Belgię, Holandię, Norwegię, Danię, Jugosławię i Grecję. Wielka Brytania została sama. 22 czerwca 1941 roku Adolf Hitler najechał na Związek Radziecki. To był dzień, który odmienił bieg historii. Hitler planował uczynić z Rosji olbrzymią kolonię niemiecką. Ten krok sprawił, że 4 lata później władza radziecka sięgnęła serca Europy. Przyszła zimna wojna zaczęła nabierać realnych kształtów wraz z pochodem hitlerowskich czołgów w głąb Rosji. Armia Czerwona wycofywała się. Matka powiedziała mi, idź z żołnierzami. Żołnierze wycofywali się. Byli ranni, pokrwawieni. Ja miałam tylko palto i buty, nic więcej. Obywatele Związku Radzieckiego ruszyli z pomocą. Za granicą Związek Radziecki zyskał niespodziewanych przyjaciół. Churchill, mimo swego antyradzieckiego nastawienia, powitał Rosję Stalina jako sojusznika. Nie omieszkał dodać, że rzuciłby się w ramiona samego diabła, gdyby ten obiecał mu pomóc pokonać Hitlera.
Stany Zjednoczone Ameryki zostały niespodziewanie i celowo zaatakowane przez marynarkę i siły powietrzne Cesarstwa Japonii. Bez względu na to, jak długo potrwa walka z tą inwazją, obywatele Stanów Zjednoczonych podejmą słuszną walkę aż do całkowitego zwycięstwa. Ameryka wypowiedziała wojnę Japonii. Kilka dni później, kiedy wojska Wehrmachtu zbliżały się do Moskwy, Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. W ten sposób Rosjanie i Amerykanie stali się sojusznikami. Pochód Niemców na Moskwę został zatrzymany. Stalin oznajmił to przez radio obywatelom. Ludzie reprezentujący zwierzęcą moralność podnieśli rękę, by zniszczyć wielki naród radziecki. Niemcy chcą wygrać wojnę totalnego zniszczenia. Jeśli naprawdę chcą wojny unicestwienia, będą ją mieć. Już wtedy Stalin myślał o tym, co będzie po zwycięstwie. Zapowiedział Brytyjczykom, że po wojnie granice Związku Radzieckiego muszą obejmować państwa bałtyckie i wschodnie tereny Polski. Pojechałem do Moskwy z Antonym Idenem w grudniu 1941 roku, kiedy Niemcy stali o 19 kilometrów od nas. Prowadziliśmy rozmowy. Podczas tego spotkania Stalin powiedział najpierw tak. Panie Iden, musi mnie pan zapewnić, że po zakończeniu wojny poprze pan moje słuszne roszczenia terytorialne. Iden był zadziwiony i odpowiedział, czy nie powinniśmy raczej mówić o tym, jak wygrać tę wojnę? Nie, odpowiedział Stalin. Muszę to wiedzieć jasno od początku. Oczywiście Iden powiedział, że nie jest uprawniony do dyskutowania o tym, jak wojna ma się zakończyć. Amerykanie zaopatrywali Rosjan głównie w karabiny i ciężarówki. Stalin i obywatele radzieccy chcieli czegoś więcej, drugiego frontu, lądowania aliantów w Europie Zachodniej, które odciążyłoby Związek Radziecki. Widziałem okrucieństwa wojny. Słyszałem jej odgłosy. Mimo, że to było ponad 50 lat temu, ciągle to słyszę. Świst pocisków, eksplozje bomb, krzyki ludzi, płacz kobiet. Oblężenie Stalingradu trwało 6 miesięcy. Hitler wysłał tam 500 000 żołnierzy. Niemcy zostali wciągnięci w pułapkę i zmuszeni do poddania się. Szala wojny zaczęła się przechylać na drugą stronę. Opinia publiczna na Zachodzie wychwalała Armię Czerwoną. Obecnie towarzyszy broni. Do tej pory w walce o wspólną sprawę Rosjanie ponieśli co najmniej o 50% większe straty w ludziach niż alianci łącznie. Natomiast wyeliminowali z walki i wzięli do niewoli co najmniej 20 razy więcej Niemców niż wszystkie wojska aliantów. Naziści próbowali rozbić przymierze. W Katyniu, na zachodnich terytoriach Rosji, wykopali zwłoki ponad 4000 polskich oficerów. Niemcy ogłosili zgodnie z prawdą, że zbrodnie popełnili NKWD-ziści w 1940 roku. Rządy Wielkiej Brytanii i Ameryki zignorowały to świadectwo metod stosowanych przez Stalina. W 1943 roku Wielka Trójka, której sojusz nie został zachwiany, przygotowywała się do spotkania w Teheranie, w Persji.
Zostałam wezwana do Teheranu, żeby pomagać w przygotowaniach do konferencji. Miał przyjechać pan Roosevelt, mieliśmy na to specjalny kryptonim. Zadzwoniłam na lotnisko i rozmawiałam z admirałem Leahym. Zapytałam, przyjeżdżacie? A on odpowiedział, nie, jedziemy do misji amerykańskiej. Kiedy powiedziałam to Mołotowowi, myślałam, że mnie usmaży żywcem. Krzyknął, co? A potem sklął mnie słowami, jakich nigdy w życiu nie słyszałam. Co tu robisz do cholery? Jak się tu dostałaś? Co wiesz? Co powiem Stalinowi? Stalin przekonał Roosevelta, że będzie najbezpieczniejszy w ambasadzie radzieckiej. Ambasada została specjalnie przygotowana na jego przyjęcie. Wszędzie założono podsłuch. Stalin oznajmił mi, że zadanie, jakie przydzielono mnie i mojej grupie, jest bardzo nieciekawe z etycznego punktu widzenia, ale sytuacja polityczna Związku Radzieckiego jest tak poważna, że władze muszą wiedzieć, co myślą alianci. Что он обязан знать все, что не только разговаривает, но все, что думают наши союзники. Сталин bardzo umiejętnie radził sobie z Rooseveltem i Churchillem. Churchill nawet go polubił i mówił o nim wujek Joe, co wyrażało niemałą sympatię. Roosevelt i Churchill uważali, że Stalina trzeba traktować w odpowiedni sposób. Traktujemy wujka Joe jak członka naszego klubu, może kiedyś zacznie się zachowywać jak członek naszego klubu. Codziennie o 8 rano musiałem meldować się u Stalina. Przynosiłem stenogramy wszystkich rozmów po angielsku i w tłumaczeniu na rosyjski. Stalin studiował szczegółowo rozmowy Roosevelta co najmniej godzinę. Wyjaśniał wszystkie detale rozmów, które wiedział Roosevelt. Roosevelt nie był w stanie sobie wyobrazić, że Stalin łączył w sobie głęboką niegodziwość ze strategicznym sprytem. Nigdy nie spotkał kogoś takiego. Stalin był znakomitym aktorem. Był spokojny, uprzejmy, rozsądny. Przekonał przeciwników, że jest wielkim przywódcą. Alianci zgodzili się, że po wojnie Europa Wschodnia stanie się radziecką strefą wpływów. Stalin miał zaanektować wschodnie terytoria Polski. W ramach rekompensaty Polska miała dostać kawałek Niemiec Wschodnich. Nie dano jej żadnego wyboru. Wielka Trójka opracowała wspólne plany na przyszłość. Czerwca 1944 roku, D-Day. We Francji rozpoczyna się największa inwazja morska w dziejach świata. Alianci utworzyli drugi front, na który czekał Stalin. Na froncie wschodnim Rosjanie parli naprzód. Niemcy wycofują się z Rosji. Niszczą każdy odcinek linii kolejowej. Według propagandy hitlerowskiej ma to być wycofywanie się na z góry upatrzone pozycje. Radziecka flaga powiewa już nad Sarnami, Tarnopolem, Odessą. Armia Czerwona zwycięsko posuwa się na zachód w kierunku Niemiec. Kiedy Armia Czerwona podchodzi do Warszawy, dowództwo Polskiego Ruchu Oporu postanawia odbić miasto z rąk Niemców. Polacy mieli nadzieję sami wyzwolić się, by przeciwstawić Stalinowi wolną Polskę. Armia Krajowa powstała, by przejąć Warszawę przed przybyciem Rosjan. Rosjanie zachęcali ich do tego, a potem armia rosyjska zatrzymała się na Wiśle. Stalin twierdził, że jego armie muszą się zatrzymać przed Wisłą, żeby dokonać przegrupowania. Niemcy przypuścili kontratak. Polscy bojownicy o wolność zostali opuszczeni przez Rosjan, którzy stali po drugiej stronie Wisły i z łatwością mogli im pomóc. Uważałem, że w owej chwili amerykańska polityka powinna się zmienić.
Przez 63 dni Polacy samotnie walczyli z Niemcami. Powstanie zakończyło się klęską, rzezią i całkowitym zniszczeniem miasta. Polska obwiniała za to Związek Radziecki. Kiedy cała Polska znalazła się pod radziecką okupacją, Churchill i Stalin spotkali się w Moskwie, by dokonać podziału władzy. Churchill napisał nawet formułę, według której miała być podzielona cała Europa. Rumunia – 90% wpływów radzieckich. Grecja – 90% wpływów brytyjskich i amerykańskich. Jugosławia i Węgry – pół na pół. Bułgaria – 75% wpływów radzieckich. Stalin postawił znak wyrażający zgodę. Kiedy Churchill zastanawiał się, czy zniszczyć tę notatkę, Stalin powiedział, żeby ją zatrzymał. Jałta na Krymie. Niewielkiej Trójki odbyło się na Zachodzie, ale Stalin uparł się, żeby je zorganizować w Związku Radzieckim. Stalin chciał, żeby byli zadowoleni. Wierzcie mi, wszyscy ciężko na to pracowali, bo kraj był zniszczony i zdewastowany. Zdobywaliśmy kryształowe puchary i szklanki, białe serwetki i obrusy, eleganckie. Lubię gin z tonikiem i cytryną. Następnego dnia znaleziono drzewko cytrynowe. Podróż była prawdziwą torturą dla chorego Roosevelta. Jego organizm był wyczerpany chorobą hajnego Mediny i trudami wojny. W byłym pałacu cara na przywódców czekały trudne problemy. Musieli postanowić, jak rządzić pokonanymi Niemcami i rozwiązać kwestię polską. Sprawa wschodniej Europy nie była najważniejsza. Przede wszystkim istniała kwestia wojny i okupacji Niemiec, po drugie wojny z Japonią i po trzecie powojennego porządku. Stalin wiedział, że wojna została wygrana. Rosjanie byli już o niecałe 60 km od Berlina. Wkrótce mieli zająć Budapeszt. Przeszli już przez większą część Europy Wschodniej. Był przebiegłym negocjatorem. Nigdy nie patrzył rozmówcom w oczy, tylko palił papierosa, palił bez przerwy. Sprawiał wrażenie, jakby wcale nie słuchał, co się mówi, i nagle podnosił palec i mówił: a? Roosevelt popełnił straszny błąd. Chciał się przypodobać Stalinowi, podkreślając różnicę między swoim stanowiskiem i Churchilla. Dzięki temu Stalin wiedział, które z nich są rzeczywiste, a które tylko pozorne. Dla nas najważniejszym tematem była kwestia Europy Wschodniej, przede wszystkim Polski. W tej sprawie Stalin był nieugięty, bo w czasie konferencji w Jałcie Armia Czerwona okupowała już ten rejon łącznie z Polską i już dotarła do Niemiec. Bałkany i większość terytorium Polski znalazły się w rękach Rosjan wraz z większą częścią Czechosłowacji i Węgier. To były fakty pól bitewnych, których dyplomacja nie mogła zmienić. W Jałcie podpisano dokumenty, których treść na papierze była w pełni zadowalająca. Przewidywały, że w Polsce zostanie utworzony rząd koalicyjny z ludźmi z Zachodu i że zostaną tam przeprowadzone wolne wybory. Wydano też deklarację dotyczącą całej Europy Wschodniej, nazwaną Deklaracją w sprawie wyzwolonej Europy, która przewidywała, że życie polityczne w tym regionie zostanie odbudowane na fundamencie demokracji i wolnych wyborów. Były to sformułowania, których Rosjanie chętnie używali, ale które interpretowali zupełnie inaczej. Stalin obiecał wolne i sprawiedliwe wybory w Polsce. Zmęczeni przetargami mężowie stanu Zachodu uwierzyli mu na słowo. Niemcy miały być rządzone wspólnie przez aliantów. Stalin obiecał potajemnie, że przyłączy się do wojny z Japonią. Churchill był pewny siebie. We have all
Zobowiązaliśmy się do współpracy, by zapewnić coraz szczęśliwsze i coraz bardziej dostatnie życie szerokim masom we wszystkich krajach świata uwolnionych od trudów wojny. To jest perspektywa, która otworzyła się przed nami. Do Waszyngtonu. Warta honorowa strzeże trumny przykrytej flagą narodową. W wioskach, na przejazdach i na stacjach obywatele, którzy zawsze byli tak bliscy sercu Franklina Roosevelta, w milczeniu oddają hołd swojemu prezydentowi. Kiedy trwały uroczystości pogrzebowe, w Europie dobiegały końca ostatnie bitwy. Amerykańscy żołnierze zajmowali miasta niemieckie, nie napotykając oporu. Ludzie z radością witali wojska amerykańskie, bo bardzo się bali okupacji rosyjskiej. Posuwając się naprzód, alianci odkrywali straszliwe zbrodnie nazistów. Naziści ze szczególnym okrucieństwem mordowali Żydów, ale ludzie wszystkich narodów płakali nad masowymi mogiłami. Obawa przed odrodzeniem się Niemiec rzuciła cień na pierwsze lata pokoju. Wkrótce armia radziecka i amerykańska miały się spotkać w Niemczech. Pewnego dnia nasz porucznik przyszedł do nas i powiedział, że organizuje patrol. Mieliśmy sprawdzić, czy w okolicy nie pojawili się Rosjanie. Nikt nie miał ochoty iść na ten patrol, bo wojna miała się ku końcowi i nie wiedzieliśmy, co nas tam spotka. Już nie chcieliśmy nadstawiać karku. Szliśmy naprzód, nie napotykając oporu. Wszyscy się wycofywali i poddawali. Mieliśmy szczęście. W końcu dotarliśmy do Łaby i na jej drugim brzegu zobaczyliśmy Rosjan. Powiedziałam do koleżanki, ty staniesz tutaj, a ja tu. Czekałyśmy, aż wyjdą na brzeg. Widziałyśmy ich twarze. Wyglądali jak zwykli ludzie. Wyobrażałyśmy ich sobie zupełnie inaczej. Przecież to byli Amerykanie. Обыкновенные люди. И предполагали что-то особенное. Ну надо же, американцы все-таки. Вот. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Rosjanach. Kiedy przyjrzeliśmy się im dokładnie, okazało się, że gdyby włożyli amerykański mundur, wyglądaliby jak my. Nie wiedziałyśmy, kogo całujemy. Całowałyśmy wszystkich. Dla nas wojna się skończyła. Umyliśmy nogi w Łabie. Umyliśmy twarze i ręce. Myśleliśmy, że spotkanie z Amerykanami oznacza koniec wojny. Dwa dni później kamery filmowe czekały w pogotowiu. Historyczny moment spotkania żołnierzy radzieckich z amerykańskimi powtórzono w znacznie liczniejszej obsadzie. Rosjano. Kwiecień 1945 roku. Armia Czerwona rozpoczyna ostatnią ofensywę na Berlin.
stronie radzieckiej w wojnie zginęło 27 milionów ludzi. Niemal 40 razy więcej niż Amerykanów i Brytyjczyków łącznie. Czerwona flaga, która powiewała nad Reichstagiem, została uszyta domowymi sposobami. Wykorzystaliśmy obrusy. Pewnej nocy razem z moim przyjacielem Żydem, który był krawcem, uszyliśmy z nich trzy flagi i zawieźliśmy je do Berlina. Tam znalazłem trzech żołnierzy i razem wdrapaliśmy się na gmach Reichstagu. Na moim pierwszym zdjęciu jest flaga, którą przywiozłem z Moskwy, flaga Związku Radzieckiego powiewająca nad Berlinem. Po upadku Niemiec hitlerowskich setki przedstawicieli różnych narodów zebrały się w San Francisco, by założyć Organizację Narodów Zjednoczonych. Delegacji radzieckiej przewodniczył Mołotow, człowiek, który podpisał pakt hitlerowsko-radziecki. Mołotow był bardzo zdenerwowany. Wiedział, że lada chwila wojna się skończy, zwycięstwo zostanie przypieczętowane, a wtedy on będzie w Ameryce. Dlatego codziennie wysyłał do Stalina depesze z pytaniem, kiedy mogę wrócić. Podczas obrad konferencji w San Francisco przyszła wiadomość o kapitulacji Niemiec. Generał Eisenhower poinformował mnie, że armia niemiecka poddała się Narodom Zjednoczonym. Nad całą Europą powiewają sztandary wolności. Kiedy ustały walki, okazało się, że front radziecki podzielił Europę na dwie części. Linia podziału biegła od Bałtyku po Adriatyk. Tymczasem na Pacyfiku trwała wojna. Amerykanie zaatakowali wyspę Iwo Jima. To był tylko przedsmak trudności, jakie mogli napotkać podczas ostatecznej inwazji na Japonię. Potsdam w podbitych Niemczech. Miejsce trzeciej konferencji na szczycie. Postawa Waszyngtonu wobec Związku Radzieckiego zaczęła się zmieniać już przed Potsdamem. Widać było znaki nadciągającej burzy. Truman oznajmił oficjalnie, że deklaracja w sprawie wyzwolonej Europy przyjęta w Jałcie nie jest realizowana w niektórych krajach. Na konferencji, że tworzy się tam rządy, których Stany Zjednoczone nie uznają, które Ameryka nie może przyznać. Konferencję w Potsdamie nazwałbym konferencją kłótliwą, bo taka właśnie była, poza oficjalnymi ceremoniami. Alianci nie mogli dojść do porozumienia co do traktatu pokojowego z Niemcami, ani w kwestii wprowadzenia w życie postanowień z Jałty. Stalin potwierdził gotowość przystąpienia do wojny z Japonią, lecz dzień przed rozpoczęciem konferencji Amerykanie przeprowadzili udaną próbę z bombą atomową. Po konsultacjach z Brytyjczykami i amerykańskimi doradcami wojskowymi, prezydent Truman postanowił wyjawić Stalinowi, że ma do dyspozycji potężną nową broń, nie mówiąc, że to jest broń nuklearna. Truman powtórzył swoje słowa o nowej broni, bo myślał, że Stalin go nie usłyszał albo nie zrozumiał. Stalin odpowiedział: dziękuję za informację. Amerykanie nie byli pewni, czy Stalin zrozumiał wypowiedź Trumana. Dziś wiemy, że Rosjanie znali sprawę projektu Manhattan dzięki agentom swojego wywiadu. Podczas konferencji z Londynu przyszła wiadomość, że nowym premierem Wielkiej Brytanii został Clement Attlee. Odniosłem wrażenie, że dla Mołotowa i Stalina największą sensacją nie była bomba atomowa, ale fakt, że Churchill przegrał wybory.
kolejne wspólne zdjęcie. Świat musi zobaczyć, że wśród aliantów panuje jedność. Konferencja zakończyła się 2 sierpnia i delegaci rozjechali się do domów. 4 dni później Amerykanie rzucili bombę atomową na Hiroshimę i jej mieszkańców. Po 3 dniach ten sam los spotkał Nagasaki. Niedługo potem człowiek mógł unicestwić swój gatunek w ciągu 1 dnia. Przy każdym kryzysie zimnej wojny powracała groźba bomby atomowej. Opracowanie Telewizja Polska S.A. Tekst polski Maciej Orkan-Łęcki. Konsultacja naukowa profesor dr habilitowany Andrzej Garlicki. Czytali Piotr Borowiec i Janusz Szydłowski.